rozwiązany jest. Czyli do zwrotu. No, wybierasz tryb. Tak, tak, w termomiksie. Au! Nic. Zobaczcie, jaka woda. Nawet nie wiecie, co się kryje w waszych dywanach. Witam was cieplutko. Podjechaliśmy pod Lidla i podobno Łukasz dziś się dowiedział, że są odkurzacze piorące w Lidlu, które sprawdziliśmy i są tańsze niż na Amazonie, a są malutkie, takie kompaktowe, super do przechowywania, odkurzacze piorące do dywanów, do wykładzin, do tych obić, no, do obić, do wnętrza samochodu, wszystko tym można prać. I super sprawa, bo my potrzebujemy takiego szczególnie do naszej pralni, do dywanu naszej pralni. Dzisiaj będę próbować, nie pokażę wam na dywanie w pralni. Musimy to... Bo wstyd. Pokażę wam na dywanie w sypialni, jak to pokażę wam na dywanie w sypialni, jak to działa. Bo myślę, że ta stamtąd też trochę wypierze, chociaż tam był prany, nie? Dwa razy już ten dywan był prany w sypialni, więc być może nie będzie dużo syfu, ale zobaczymy. Także jeżeli będzie odkurzacz, to go na pewno weźmiemy, o ile promocja jest od dzisiaj, a nie od jutra. Taka sytuacja, więc idziemy zobaczyć. Łukasz się nie pomylił, promocja była od wczoraj chyba, bo tak zazwyczaj jest od piątku albo od niedzieli. Także mamy, jedzie z nami, będziemy testować, będziemy próbować. Ale najpierw będę robić obiad Łukaszowi, o. Bo mam taki przepis, taki że może być fajne jedzonko. No, także zobaczymy. Także najpierw obiad, potem pranie dywanów. Dobra, bo ja tu przygotowuję obiad, już mam wszystko przygotowane, ale najpierw Łukasz chce sprawdzić odkurzacz. Paragon masz, tak? Tam jest. Cebul, pod cebulą. Właśnie. A, pokazałam wam w ogóle nie. Wygląda bardziej jak ten, do kawy. Ekspres. Ekspres. Tak, Wax, firma Wax. Fajne ma opinie, możecie sobie obejrzeć też inne filmiki poza moim na internecie. Na YouTubie są. O, jest płyn dodatkowo, tutaj mamy ulotki. Instrukcja obsługi. Można wyrzucić. Nie no, zaraz no, proszę bardzo, mamy płyn za darmo. Tej samej marki, ale my kupiliśmy też Aftonisha do takich odkurzaczy. Mamy nie do jedzenia. Nie, do miękkich powierzchni mamy tak i taką szczotkę. Zostaw mnie. Plus to się odpina i a, wtedy wciągamy tylko wodę. Całą wodę bez szczotki. Znaczy, z tym też wciąga z tym wodę, też nie? Wciąga, tak. Tak, także taki ten. Mamy do twardych powierzchni chyba. A to czyli możesz to... To jest gumowe. Możesz tam wpiąć to? Zobacz. Zamiast szczotki? No tak, zamiast chodzi, szczotki. Nie? Tak, a, tak, to tylko to jest do twardych chyba. Nie wiem. Tu mamy takie coś. I drugie. To na wąż możesz to... Tak, to się przypina na odkurzacz i wtedy wąż. Tak, na wąż. Wiem, by wyciągnął instrukcję. Ja już wiem bez... Dobra, wyciągnę, bo jestem tak ciekawy. Duże. Musimy wyrzucić jeden odkurzacz, bo mamy jeden w schowku taki z Hoovera i my go wyrzucimy. O. A w jego miejsce stanie. Po co nam to? A czemu kabel jest roztegowany? To nie było otwierane, widocznie taki było. No nie może. Aha, nie, no popatrz, rzeczywiście, no, rozwiązany jest. No, rozwiązany jest. Czyli nie, do zwrotu. Nie, niemożliwe. Ale rura ma wszystko. Taśma jest. No. Mamy paragon, będziemy jechać. Ja wiem. No nie, na to zwrotu. Używamy nie. On ma w ogóle system, jaki leciutki, samoczyszczenia, do jednego pojemnika. Dotykowy, nie? To wybierasz tryb. Tak, tak, w termomiksie. Do jednego pojemnika wlewamy czystą wodę z płynem, w drugim zbiera się brudna woda. Pachnie nowym sprzętem. Tak, pachnie gumami, tutaj się go włącza, wyłącza. Mało tego, ma self-cleaning system, czyli tutaj wkładamy rurę i ta rura się czyści sama. No. Bardzo, bardzo długi kabel. Bardzo długi kabel. No i widzicie, no, malutki jest. No zobaczcie, jest taki jak ja. Taki o, do pasa. No i tu jest przede wszystkim bardzo chudy, nie? Clean water to jest niebieskie, a to jest... A to jest na brudną wodę. Brudna jest Max. Dokąd hej, może być? Hej! O, kiciej. Kicia tak odżywa, tak, że pies zbiera w pierdziel. Tak, pies, kicia bije tak psa, że po prostu... O, i zobaczcie, tutaj jest jeszcze miarka.
Large Area Clean Solution, czyli do dużych powierzchni, jak macie duży pokój. Dotąd woda. Aha, woda, czyli tak, woda i dotąd dolewamy płynem, jeżeli jest małe pomieszczenie. Tutaj woda i dotąd dolewamy płynem, jeżeli jest duże pomieszczenie. No, woda i płynu dolewamy, żeby dotąd doszło. Woda, jak jest duże i płynu. Clean Water Tank. Filka, to sobie tak, to odkręcasz i tutaj wlewasz wodę i płyn, tędy. Wszystko pisane jak amerykański sprzęt, jak nie napisane, nie wiadomo do czego służy. Mm. Także będziemy testować, ale najpierw ja robię obiad Łukaszowi. Jak to? Au! Kurwa! Boże. Wiesz co się stało? Testowany. Wiesz co się stało? No wiem, uszczypnęło na snu. Uszczypnęło! Ja pierdzielę! Nic! Łukasz, nie, zobaczmy. Nic nie boli, nic się nie stało. Nie mamy gotować. Nie, Łukasz, boli bardzo. To się tak z dziećmi robi, nie? No wiem, boli, pokaż. Boli jak cholera, zmiażdżyłam sobie tkanki, tak, tu gdzieś. O, ale pieczem, jakbym miała poparzone. No Jezu, to kto mnie zrobi teraz? Nie mam jak. Najgorsze, nie będę miała jak prać dywanu. To ja zrobię, ty wypierdziela. Nie, ja wiem, Łukasz chce mi zabrać tą przyjemność, nie. Nie dam ci. O, zobacz, no to trzeba przeczytać najpierw. Musimy wiedzieć, jak się tego odkurza. Widzisz, tu woda sika tylko. To ja pożyczałem takie sprzęta i nimi robiłem takie odkurzacze, że... Co to mi to? Ej, mam jedną szczotkę za mało. Zobacz. Jak? Czy co? No widzisz, trzeba poczytać. Trzeba to przeczytać. No to lubię, tak? To powinno tu być, tak? Tak. Za mało. Nie wiem, no poczytaj, trzeba poczytać. Proszę bardzo, bierz, czytaj, ja robię obiad. To nie jest tak, że nie ma co czytać, bo nie, może nie mamy wszystkiego. Dwie. Idę robić obiad. No dwie. No, jedna, druga. Biała i silikonowa. I rączki takie. Jakby jednej całkiem brakowało. No, dlatego trzeba poczytać. Nie, wszystko jest okej. Okay. Hard floor, to jest ta. To jest w innym kolorze. Instrukcji. Aha, to może dlatego jest tańsze. Farba, żebyśmy kupili za 100 to tak. Byłaby... czerwona. Oj, 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 idę robić obiad. I'm looking out from my window. Sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. Okej, słuchajcie, zaczynamy. Tutaj na kawałeczku zobaczymy, spróbujemy razem. Tutaj widzicie, jest ciemna plama bardzo. Zobaczymy, jak to idzie głośno. Nie, wilgotne jest, ale no takie wilgotne, ale... lekko wilgotne. No i proszę, voila, była tu plama wielka. Nie ma plamy. Czekajcie, woda bo mnie nie widać, woda taka bardzo brudna. Woda, patrz, ja nie mogę. Czekajcie, zobaczcie jaka woda. Nie wiem, widać? O, tak może na tym tle. Nie, no widać, nie? No nie wygląda ona aż taki brudny. No nie, patrz. Czarna woda, nie? Dobra, tu mam jeszcze dużo... w kontenerze z płynem, także jadę już resztę dywanu. No, są szanse. Są szanse. Jest to nadzieja. Po francusku. Są szanse, tak. O nie, Łukasz, zobacz, no dotknij sobie, on jest taki, o widzisz, jaką mam rękę? Taki wilgotny po prostu, nie? Dobra, jadę dalej z dywanem już poza kamerą, bo aż takiego, aż tyle to wam nie będę pokazywać. Nie. Dobra, słuchajcie, skończyliśmy. I teraz wam pokażę ten system samoczyszczenia. Mam nadzieję, że coś tam będziecie widzieć. Tutaj będzie leciała woda z oczyszczenia rury, a pobiera stąd wodę świeżą. I jak to mówiłeś, Łukasz? Tak. Nie, nie tak. Nie. Tak, pod kątem. W drugą stronę pod kątem.
Co to znaczy? Aha, w tą. Aha, dobra, tak, wkładamy i włączam. Nie, 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 wyjmij. Dlaczego? Wyjmij, włącz i włóż, jak chodzi. Nie, tak. Tak też można. Tak też można mieć. Zobacz. Teraz co robimy? No, o tak wam jeszcze pokażę z bliska. Tu jest brudna, na brudną wodę, ale że wąż był już czysty, no to jest czysta. Odpinam sobie ten co? Zbiorniczek. Damy do wanny i odpinam sobie ten zbiorniczek. Bardzo wszystko jest proste w obsłudze. Naprawdę, no świetny, świetny sprzęt. Rurę sobie możemy już zawinąć. A, wyciekło mi z rury wszystko. No właśnie, tak myślałam, że trzeba rurę jeszcze opróżnić. W miarę. Kurde. I gdzie wchodzi rura tu? O, dobra, lewą rękę. O, i tak wygląda szczotka do umycia. Także tak wygląda bez zbiorniczków, więc naprawdę jest, zobaczcie, ma bardzo mały. Tak, tutaj, ale tu nic nie ma, bo odkurzałeś wcześniej, nie? Super sprawa, tylko że wszystko mi się tu wylało. Weź mi ścierkę przynieś. Czyli trzeba się nauczyć, właśnie tak myślałam, że tam jeszcze było ścierkę. Właśnie nie, zaraz wam może pokażę, jak ten karpet wygląda teraz, ale nie wiem, czy to ma sens, bo nie widzieliście, gdzie jestem tu, halo, bo nie widzieliście, jak wyglądał przed w sumie. No i dobra, no i wszystko, co ja zrobię, to tak, wyleję tą wodę teoretycznie brudną, która jest, no jak widzicie, tutaj czysta. To wszystko się ściąga i rozmontowuje, może sobie tak usiądę, gdzie mi widać. Tutaj jest w ogóle spławik, także nie trzeba patrzeć, gdzie jest max, bo on po prostu przestanie ciągnąć wodę, kiedy będzie pełny. I to wiadomo wtedy, że trzeba opróżnić. No i ten zbiorniczek na czystą wodę, tutaj się odkręca tylko kurek. No i tędy sobie możemy go umyć. Także ja też go sobie wymyję. No i to wszystko, słuchajcie, i do wymycia jest jeszcze tylko to, co zaciąga nam wodę, no i szczotka, tak? No bo szczotka jest wpięta w to. Czekajcie, jak? Tak. O. No świetna sprawa, powiem wam, świetna sprawa, naprawdę polecam wam bardzo serdecznie. Jezu, nie mam was jak inaczej ustawić, przepraszam, tak muszę się naginać. Polecam wam bardzo serdecznie ten odkurzacz z Lidla, albo możecie go kupić na Amazonie, albo na pewno na stronie producenta. Powiem wam, że radzi sobie świetnie, nawet z bardzo, ale to bardzo zabrudzonym dywanem. Nasz dywan był, słuchajcie, czarny praktycznie, a teraz jest z powrotem kremowy. Ja w ogóle jutro zamierzam wstać rano, no tak jak w sumie codziennie, już się tak nauczyłam. Więc jutro wstanę i chyba w ogóle jest krzywo, jesteście, ja nie wiem, o co tu chodzi. I chyba wypiorę dywan w tych naszych dwóch sypialniach, bo też by się przydało. Tam były prane dywany, bo myśmy wypożyczali Dr. Rack, ten odkurzacz, który możecie wypożyczyć sobie w Tesco, czy tam, nie wiem, może w innych sklepach też gdzieś jest, ze środkiem czystości i on jest taki, wiecie, wielki, nie, on tak bardzo mocno ciągnie. Były prane dwa razy te dywany chyba, jak się raz wprowadziliśmy tutaj i drugi raz, nie wiem, tak z rok temu myślę, może nawet, no nie, może rok temu, też jakoś tak w lecie. Jeśli chodzi o odsysanie wody, to dywan zostaje tak delikatnie wilgotny, to on sobie musi jeszcze na pewno przeschnąć, także to nie jest tak, że wam odciągnie wodę, wiecie, na 100% do sucha. Miejcie to na uwadze, jeżeli na przykład będziecie chciały używać go do tapicerki w samochodzie, że to nie jest tak, że sobie wybierzecie i wsiadacie i jedziecie, to jednak musi sobie wyschnąć jeszcze samo. No i nasze dywany, tak jak mówiłam, były prane, tak mi się wydaje, że rok temu wszystkie, ale myślę, że im się przyda. W ogóle zapomniałam wam pokazać, jak czarna woda była po tym, bo Łukasz wylał. Niestety nie pokazałam wam, ale tam na początku, jak widzieliście, to później już jak się ten zbiornik cały uzupełnił, czyli już więcej było tego dywanu wyprane, no to było tylko gorzej. Woda była po prostu czarna. Nawet nie wiecie, co się kryje w waszych dywanach czy wykładzinach dywanowych. To jest przerażające, naprawdę to jest przerażające. No i oczywiście najpierw trzeba odkurzyć, żeby tam włosy jakieś się, wiecie, nie plątały tutaj w tej szczotce czy coś. U nas i tak troszkę włosów jest, zostało, także zaraz ja ją wyczyszczę. Polecam, naprawdę, jak znajdziecie go w fajnej cenie, to znaczy poniżej 100, bo wiem, że na Amazonie, czy w Argosie, już nie wiem teraz, możecie go kupić za 100 funtów. No my kupiliśmy go taniej, właśnie w Lidlu. Także szukajcie promocji. Bardzo leciutki,
bardzo przyjemny w użyciu, bardzo ładnie jeździ. Jak ciągniecie za rurę, on od razu sobie podjeżdża. Kabel strasznie długi, także właśnie super. Na pewno też właśnie, jak nie wiem, chciałybyście umyć sobie, wyczyścić tapicerkę w samochodzie, to na ogrodzie jak najbardziej. Wiecie, jakiś przedłużacz tylko i spokojnie dociągniecie kabel na naprawdę długo. Ja nie wiem, czy ten kabel nie ma 4 metry chyba było napisane, tak mi się wydaje. No długi jest, naprawdę jest fajnie długi. No i super zakup, no super, słuchajcie. To jest taki odkurzacz, którego wiadomo, nie będziecie używać, nie wiem, tam codziennie, czy raz w tygodniu przy sprzątaniu i tak dalej. Także to też się musicie z tym liczyć, że trzeba gdzieś mieć miejsce, żeby go trzymać przez cały czas nieużytkowania, bo to jak mówię, to nie jest taki podręczny, wiadomo. Że sobie tam, wiecie, gdzieś postawicie za drzwiami i go tam i tak co tydzień, czy codziennie, czy tam, nie wiem, co 2 dni używacie, zależy jak często odkurzacie. To jest już typowy taki odkurzacz do prania. On nie ma funkcji odkurzania takiej samej w sobie, bo wiem, że są takie też 2 w jednym, ale to już są takie większe, stojące właśnie ze zbiornikami, już takie naprawdę, naprawdę duże. A ten jest super, jeżeli też właśnie nie macie miejsca na takie wielkie, piorące odkurzacze, a macie już normalny odkurzacz w domu, no to on jest naprawdę bardzo wolziutki, on wszędzie go sobie postawicie, tak naprawdę w jakimkolwiek schowku, czy w szafce. On też jest tak reklamowany, że właśnie w szafce gdzieś tam, wiecie, w kuchni nawet sobie możecie go postawić, bo jest tak wąski i wszędzie się Wam zmieści. No, bardzo fajnie, tak ergonomicznie zbudowany bardzo. Także ja jestem bardzo zadowolona. Nic, słuchajcie, uciekam. Jeżeli coś dogram z jutra, to Wam jeszcze tutaj dorzucę, a jeżeli nie, to trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w następnym filmie.